26 września na gali w Stanach Zjednoczonych Andrzej Wawrzyk stoczy swoją drugą walkę po tej kilkunastomiesięcznej przerwie po wypadku samochodowym. Jakim dzisiaj zawodnikiem Andrzej Wawrzyk po tej długiej przerwie bez walk, w zasadzie bez takiego normalnego poruszania się wielomiesięcznego, to jest zupełnie inny pięściarz niż ten po tych walkach z Powietkinem? Czy on wrócił do tego samego poziomu? Właśnie sprawdzamy to w tych przygotowaniach. Właśnie chcieliśmy taką walkę w Ameryce właśnie na taki sprawdzian. Chodzi bardziej o przygotowanie cykl treningowy, o cykl sparingowy, żeby wrócić do tego momentu, przynajmniej sprzed kontuzji. Początkowe sparingi były takie sobie właśnie, bo głowa Andrzeja pracowała już dobrze, góra pracowała dobrze, natomiast nogi nie robili tego, co trzeba. I tłumaczyłem Andrzejowi, żeby się nie spieszył, żeby nie denerwował się, bo po takim okresie, po takiej kontuzji no nie ma cudów. Po prostu się nie da pewnych rzeczy skrócić. Tak? I to zajęło trochę czasu. Teraz Andrzej wygląda po trzech tygodniach sparingów już dobrze. Muszę przyznać, że już dobrze. Wiadomo, że to nie jest forma jeszcze na walkę mistrzostw świata, tak? ale zaczyna mi się podobać, jak on porusza się na tych nogach, bo ręce dalej ma bardzo szybkie, ciosy ma celne, a do tego dochodzi teraz jeszcze to poruszanie bardziej swobodne, ta lewa noga już przeszkadza mniej. Nie mówię, że to jest sytuacja idealna jeszcze, ale nie jest źle. No Andrzej już jakiś czas temu wspominał, że może mieć problem z takimi długimi biegami w czasie przygotowań, przed walkami. Ta kostka, to, że tak długo się z nią borykał, jakoś bardzo znacząco zmieni jego styl boksowania? No nie. No to, że mniej ruchliwości w tej stopie jest, to nie znaczy, że Andrzej wstanie i będzie boksował w półdystansie i łamał tam wszystkich ciężkich, tak? Nie o to chodzi. Po prostu odzyskujemy tą zdolność tej nogi do poruszania, do szybkości poruszania Andrzeja, bo to jest jego styl. On może się wzmocnić fizycznie, ale to powinno się przekładać na siłę tych ciosów, na przepychanie w półdystansie. Natomiast styl ma swój, ma szybkie ręce, ma dobrą wydolność i ruchliwość, tak? Na tym pracujemy po prostu, jak do jakiego stopnia do tego wrócimy. Wspomniał Pan, że to jeszcze nie jest forma Andrzeja Wawrzyka na walkę o Mistrzostwo Świata, ale no właśnie to był temat, który wzbudził dużo emocji wśród kibiców, bo Andrzej był wymieniany w gronie tych zawodników, którzy gdzieś tam są blisko walki z Deontayem Wilderem. Właśnie w tym samym terminie, który na tej samej gali będzie boksował. Jak Pan w ogóle do tego tematu podchodził? Nie ma kontraktu, nie ma. Wilder boksuje z innym zawodnikiem z Europy, więc dla mnie tematu nie ma. Jakby temat był, jakby Andrzej miał boksować, to może bym się wypowiadał. A w tej chwili nie chcę plotkować tak jak na forum internetowych. Nie jestem plotkarzem. Kiedy w takim razie Andrzej będzie gotowy, aby takie pierwsze poważne wyzwanie po tej długiej przerwie podjąć? Spokojnie. On jest dalej młodym chłopakiem mamy z nim teraz sprawdzić, gdzie on jest tak naprawdę, bo jednak sparingi to jest jedno, a start tym bardziej za granicą, nie u nas w Polsce, to jest co innego. Zobaczymy. Przede wszystkim interesuje mnie głowa Andrzeja, na ile on dojrzał od takich walk wyjazdowych wcześniejszych, tak? Uważam, że powinno być dobrze, no ale póki nie sprawdzimy, nie będziemy o tym wiedzieć.